Ja dzisiaj chciałem, tak jak było już we wstępie, opowiedzieć co nieco o temacie związanym z moją pracą licencjacką. I to jest dokładnie schyłkowy Ediacar. Najpierw rozszerzę nieco bardziej. Opowiem, co to jest ogólnie Ediacar, czym jest fauna ediacarska. Tak, więc ogólnie zacząłbym od tego, czym jest Ediacar. Więc Ediacar to jest taki okres geologiczny pomiędzy właśnie dwoma innymi okresami. Właśnie tym starszym okresem był kriogen, cząstka krio, fraza krio może wam się kojarzyć z lodem i to był okres, kiedy praktycznie cała kula ziemska, praktycznie cała była pokryta właśnie lądolodami, co możemy zaobserwować na zdjęciu z lewej strony. Z kolei po Ediakarze była eksplozja kambryjska, taki znany termin, który mówi o tym, że tak przynajmniej na podstawie materiału kopalnego wydaje się, że w tamtym okresie, czyli okresie kambryjskim, nagle pojawiło się bardzo dużo różnorodnych form życia. Natomiast Ediacar znajduje się gdzieś po środku i to jest dosyć tajemniczy okres, kiedy wszystkie te lądolody właściwie stopniały i nagle, bardzo ciekawe rzeczy się działy wtedy, bo jakieś organizmy wtedy żyły. I właśnie tutaj jest znak zapytania przy fauna, ale raczej bym się nie bał, żeby to określić fauną ediakarską. I tutaj mamy przykłady właśnie tych organizmów. Na przykład z lewej strony mamy właśnie Fractofususa, który jest właśnie z Mistaken Point, czyli takiego miejsca w Kanadzie bardzo znanego, gdzie odkryto faunę ediakarską. No i też mamy właśnie inne skamieniałości, bardzo enigmatyczne, takie jak Andiva albo Tribrachidium, które w ogóle nie przypominają niczego, co żyje obecnie. W związku z tym właśnie pojawiają się nadal obiekcje i pojawiały się od wielu lat, czym mogą być te organizmy. No i bardzo odważną hipotezę wysunął Szeilacher, taki bardzo znany właśnie naukowiec, który wyciągnął taki wniosek, że być może jest to w ogóle osobne królestwo, i nazwał to osobne królestwo Wendozoa, ale to jest taka inwencja twórcza i właściwie nie ma żadnego poparcia w tym. Natomiast potem były następujące hipotezy, które lepiej lub gorzej, właściwie to gorzej, próbowały opisać, czym są te organizmy. Tutaj są właśnie takie twierdzenia, że być może właśnie były to jakieś protisty z supergrupy SAR, dokładniej ksenofora. Więc to są takie organizmy, które są komórczakami. To znaczy, że one tworzą tak jakby jedną wielką komórkę wielojądrową, i one potrafią mieć nawet do 20 cm wielkości, więc są to dosyć znaczne organizmy, bardzo tajemnicze, wyglądają dziwnie, więc mogłyby być tymi organizmami ediakarskimi. Również pojawiły się takie twierdzenia, właśnie, że to mogą być kolonie mikrobów, ponieważ te koncentryczne kręgi, które są właśnie bardzo często jedna z takich skamieniałości, która występuje właśnie w Ediakarze, na przykład cyklomeduza, właśnie przypomina takie koncentryczne kręgi. Niektórzy naukowcy wysunęli wniosek, że niektóre formy mikrobialne przypominają właśnie takie kręgi. Również parę naukowców wysuwało taką hipotezę, że to może być grzybnia, bo jak widzimy, tutaj mamy taką ciekawą grzybnię, która ma jakieś tam właśnie kształty, strukturę, która nie jest typowa, więc jakby to się zachowało, to ktoś mógłby to pomylić w teorii z jakąś fauną ediakarską. Ostatecznie też wysunięto taką hipotezę, że być może to są jakieś porosty, ponieważ pewien naukowiec, czyli Retalak, stwierdził, że właśnie doszukuje się gdzieś tam jakichś tam śladów grzybni. Czyli to by nie była fauna wtedy, tylko to by była funga. Takie fajne określenie na całe właśnie wszystkie grzyby. Ale
Ostatnio pojawiło się badanie, które właściwie stwierdza, że to raczej na pewno była fauna, czyli zwierzęta, a stwierdzono to na podstawie właśnie biochemicznych wskaźników, to jest cholesterolu, obecności cholesterolu. Mianowicie cholesterol u zwierząt znajduje się bardzo powszechnie w błonach komórkowych, no i ono odpowiada za właśnie płynność błony komórkowej. No i zbadano właśnie parę skamieniałości, w tym właśnie najbardziej znanej właściwie chyba skamieniałości ediakarskiej, to jest Dickinsonia. No i w tej Dickinsonii odnaleziono bardzo duże stężenie cholesterolu, a to wskazuje, że no, było to zwierzę, ale nie wiadomo jakie. Więc to nadal są różne hipotezy, czym dokładnie mogły być te stworzenia. Tak, natomiast chciałem przejść do jakby bardziej szczegółowego opisu. Ogólnie w ramach tej fauny ediakarskiej obecnie wyróżnia się trzy takie interwały biotyczne. Interwały biotyczne, czyli trzy takie okresy, gdzie była troszkę różna fauna. Najstarszy z tych interwałów to jest interwał awaloński, który był od 575 do 560 milionów lat temu. No i to były głównie, a to zaraz opowiem, co tam się działo. Drugi interwał to jest interwał Morza Białego. To jest od nazwy jakby lokalizacji, gdzie znaleziono bardzo dużo tych skamieniałości z tego okresu. I ten okres to jest 560 do 550 milionów lat. No i ostatni okres, który już jest końcówką Ediakaru, to jest właśnie interwał Nama, którym ja się głównie zajmowałem w mojej pracy. Właściwie to był mój jakby temat mojej pracy licencjackiej. Właśnie ten okres, czyli pomiędzy 550 około do 538 milionów lat. I teraz przechodzimy do okresu awalońskiego, więc charakterystyczna rzecz, która tyczy się właśnie tego okresu, to są właśnie takie piórkowate stworzenia, które zostały odnalezione w osadach głębokomorskich. Można to stwierdzić na podstawie bardzo różnych czynników. No i właśnie udało się stwierdzić, że one nie mogły mieć kontaktu ze światłem, więc na pewno nie były na przykład glonami, czyli fotoautotrofami, gdyż no, tego światła po prostu nie było. Tak, no i pojawiają się właśnie różne hipotezy w takim razie, jak one mogły się żywić. Na przykład twierdzi się, że ze względu na bardzo dużą powierzchnię względem objętości mogłyby to być osmotrofy. Osmotrofy, czyli organizmy, które żywią się poprzez osmozy, czyli bierne właśnie przenikanie jakichś substancji odżywczych. Następnym okresem, czyli od 560 do 550 milionów lat temu, to był właśnie ten interwał Morza Białego, kiedy mówi się o największej bioróżnorodności tej fauny ediakarskiej. No, znane lokalizacje z tego poprzedniego w sumie to jest na przykład Wielka Brytania albo Kanada. Tutaj główne takie lokalizacje, które są ważne, no to jest no właśnie okolice Morza Białego, a także Australia. No i właśnie wtedy wykształciło się bardzo dużo różnych form. Mamy na przykład taki śmieszny z harpunem na dole, o tutaj, to jest właśnie praprzodek prawdopodobnie ślimaków, innych mięczaków. No i właśnie reszta organizmów raczej ich jakby przynależności filogenetycznej nie wiemy, czym one były. Natomiast jeszcze jeden aspekt, który tutaj dobrze widać, jeśli chodzi o okres Ediakaru, to takie dziwne zielone, w którym te organizmy rosną albo w którym się żywią, to są maty mikrobialne i to jest kluczowy aspekt właśnie tego okresu, ponieważ maty mikrobialne właśnie były środowiskiem, gdzie te organizmy się przyczepiały, a także którymi się te organizmy żywiły. No i prawdopodobnie też się uważa, że te warunki, które tworzyły sinice, pozwalały właśnie tym miękkociałym organizmom zachowywać się w sposób bardzo dobry, ponieważ występują tam warunki anoksyczne
tuż pod powierzchnią tych mat mikrobialnych, przez to jak jakiś organizm po prostu umarł i został szybko przykryty przez taką matę mikrobialną albo przez jakąś małą warstwę osadu i właśnie potem pokryła to mata mikrobialna, no to raczej na pewno się zachował w takim dosyć dobrym stanie. Okej. I wreszcie to jest temat mojej pracy licencjackiej, czyli schyłkowy Ediakar. Dla mnie to jest najbardziej tajemniczy okres, ponieważ wtedy już fauna ediakarska chyliła się ku końcowi. Mamy pewne organizmy, które właśnie z tamtego okresu pochodzą, typowi reprezentanci fauny ediakarskiej, natomiast wtedy już powoli było widać pewne właśnie takie preludium właśnie tej fauny kambryjskiej. I właśnie tą faunę a la kambryjską nazwano fauną świata robaków. Z kolei no, wtedy akurat dominującymi zwierzętami z tej fauny ediakarskiej to były tak zwane petalonamy. No, one przypominały petal, to jest właśnie liść paproci na przykład. I właśnie one przypominały takie piórka albo listki, więc stąd ta nazwa. I tutaj jest wszystko tak pięknie ukazane w grafie. Właśnie to, co się da zauważyć. Wprowadzę teraz takie trudne terminy dla osób, które może się z tym nie spotkały, ale najważniejszymi grupami dla całej fauny ediakarskiej to są rangiomorfy, to czerwone, erniettomorfy, to na zielono, tutaj, tak, arboreomorfy, to na różowo, no i tutaj jeszcze mamy inne właśnie rodzaje. Je się segreguje na podstawie morfologii, więc nie do końca wiadomo, czy one są jakby rzeczywiście spokrewnione ze sobą, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak. No i tutaj na przykład mamy jeszcze te triadaromorfy i inne właśnie morfy, których nazwa się tworzy od tego, że mają na przykład pięciokrotną symetrię albo czworokrotną symetrię, albo dwukrotną symetrię. No i jeszcze mamy dickinsoniomorfy, czyli te dosyć znane organizmy. No i z tej grafiki może ona być trochę przytłaczająca, ale wynika, że właśnie na początku pojawiły się te dwie grupy, arboromorfa i rangiomorfa, około 570, nawet 5 milionów lat temu, tutaj tego nie ukazuje graf. Potem mamy jeszcze większy rozkwit życia, około 558-60 milionów lat temu. No i potem mamy tutaj taki znak zapytania i napisane extinctions, czyli prawdopodobnie mamy jakieś wymieranie. O nim powiem zaraz trochę więcej. Natomiast widzimy, że w trakcie tego wymierania dużo organizmów właśnie zniknęło. Ocenia się, że ponad 72% fauny z Morza Białego, tego White Sea, wymarło właśnie około 550 milionów lat temu. No i właśnie potem to niebieskie, to jest taki okres zwany właśnie tym okresem światorobaków, czyli po angielsku Warm World. No i charakterystyczna rzecz właśnie jest taka, że wtedy pojawiły się pierwsze takie organizmy, które tworzyły szkielety, albo była też wtedy ogromna radiacja organizmów, które zaczęły właśnie żyć w podłożu, więc to jest taki ciekawy okres. Dobrze. No to teraz z tych trzech grup, dwie mają największe znaczenie dla tego ediakaru, więc je trochę mocniej opiszę. Tak, jeszcze opiszę oczywiście ten świat robaków, bo to jest bardzo ciekawe. No to erniettomorfy, to są te na zielono, mogę się jeszcze cofnąć, te na zielono. No i właśnie one, charakterystyczna rzecz dla nich to było to, że one mają tak zwaną symetrię z poślizgiem, czyli te segmenty, które tworzyły te organizmy, one były jakby przesunięte względem siebie i tworzyły taki zygzak. Tak, natomiast same właśnie te segmenty, no nie wiadomo jaka była ich natura, są dwie hipotezy. Albo mogła być to hydrostatyczna podpora i jeżeli te segmenty były zamknięte, i tworzyły takie baloniki, tak jak jest pokazane na prezentacji, no to właśnie jest taki sposób usztywniania organizmu. Z kolei jest też alternatywna hipoteza, która sugeruje, że jeśli gdzieś tam było właśnie, że te moduły nie były jakby zamknięte, tylko jakiś organizm żył sobie wewnątrz, no to albo w ogóle te moduły, że mogły być organizmem, no to wtedy to nazywa się organizmem modułowym, czyli jakby organizmem, który tak naprawdę jest wieloma organizmami, które są w kolonii.
No i właśnie mamy przykłady obecnie takich organizmów, które też tworzą takie bardzo ściśle współpracujące ze sobą kolonie. Dobra. No to pierwszy gatunek, który jest bardzo ciekawy, to jest Pterygnium, właśnie z tych herniettomorfów. Więc on, jak widzicie, ma takie dziwne kształty, tak jak zresztą każda fauna, każdy przedstawiciel fauny ediakarskiej. On był zbudowany z trzech płatów, więc mamy dwa zewnętrzne płaty, tutaj zaznaczone numerem 1 i 2, a także trzeci płat, który się tutaj w tej skamieniałości po lewej stronie uwidocznił, ponieważ tam było jakieś, właśnie odpadł kawałek tej skamieniałości, więc widać. Tak, natomiast jest też taka bardzo, bardzo okrojona interpretacja, jak ten organizm mógł wyglądać. No i tutaj widzimy właśnie, że on był prawdopodobnie semi-infaunalny, to znaczy, że był częściowo jakby w osadzie i tylko górne części wystawały ponad osad. No i to też oznacza, że te dolne części, które były w tych matach mikrobialnych, one się zakonserwowały, więc mamy ich skamieniałości, natomiast te górne części no niekoniecznie, raczej w ogóle nie mamy tych górnych części, więc de facto nie wiemy do końca, co było tam wyżej. Okej. No i ciekawa rzecz, którą odkryto badając pteriginium, to jest to, że one zaskakująco ustawiały się w jednym kierunku. Akurat w tych miejscach, gdzie je odkryto. I tutaj widzimy takie, no, ktoś, kto może nie znać geologii, to może trochę nie wiedzieć, co się dzieje tu. A tutaj pokazują nam główne kierunki ustawienia się tych pteriginium. Więc tu, no, mamy pokazane mniej więcej, jak były ustawione. Tutaj jest akurat względem właśnie morza, dawnego morza, które kiedyś było, tej linii brzegowej. No i widzimy, że na przykład w obrębie jednej warstwy to bardzo wyraźnie widać, że to ustawienie było właśnie równolegle do linii brzegu i prostopadle do prądów morskich, które wtedy się właśnie, no, które powodowały przepływ wody. Więc to nam wskazuje, być może sugeruje nam, jaki był sposób życia tego organizmu. No i tutaj mamy takie fajne modele. To się nazywa obliczeniowa mechanika płynów, za pomocą której właśnie wykonano te modele tych pteriginium i sprawdzono, jak one mogły reagować na przepływ wody. No i wykazano, że właśnie pewne cząstki organiczne zawiesione, będące w zawiesinie, mogły gromadzić się w tych komorach, które tworzyły pteriginium i tam mogły już być dalej prawdopodobnie trawione. No, więc prawdopodobnie pteriginium było filtratorem, które odżywiało się właśnie materią, jakąś tam cząstkami organicznymi zawieszonymi w wodzie. Okej, okay. Ernietta to jest też fajny taki organizm, którego oczywiście też nie wiemy, nie wiedzieliśmy dotychczas, jak on wygląda, bo zachowane były tylko takie właśnie końcówki. Tutaj widzimy właśnie starą, no, jakby starą pocztówkę, naklejkę do pocztówki, no, naklejkę do listu. I tutaj widzimy rekonstrukcję Erniety, która, no właśnie, zrekonstruowano ją w ten sposób. Bardzo się to różni od obecnej rekonstrukcji. To jest rekonstrukcja z 2008 roku, natomiast w 2014 roku odkryto taką całe stanowisko, to się nazywa Farm Arm, to jest w Namibii, gdzie zachowało się właśnie wypełnienie rozcięcia erozyjnego, gdzie znaleziono bardzo dużo osobników, które były przechylone po prostu w jakiś pył sztorm i on je wszystkie poprzewracał. I dzięki temu, że je poprzewracał, no to całe osobniki przewaliły się na bok, zostały pokryte przez osad. Wiemy, że były wtedy maty mikrobialne, więc one, no to pokryły i zakonserwowały. Więc mamy dzięki temu rzadką okazję zobaczenia, jak wyglądał cały osobnik. I to jest rekonstrukcja całego osobnika. Wygląda to bardzo niezwierzęco, natomiast właśnie tak prawdopodobnie to wyglądało. Był właśnie taki dolny pień, którego zazwyczaj skamieniałości mamy, no i cała górna część, tak naprawdę 2/3, która się zazwyczaj nie zachowuje, które wystawało z osadu. No i też się uważa, że właśnie ten organizm miał podobny tryb życia jak pteriginium, czyli
pobierał sobie, jakby przepływ wody powodował, że pewne cząstki organiczne gromadziły się w tej komorze wewnątrz. Tak. Co ciekawe jeszcze, znaleziono w środku, właśnie jak zrobiono przecięcie tego organizmu, to znaleziono bardzo ciekawą rzecz, mianowicie w dolnej części był zgromadzony piasek, natomiast ten piasek był bardzo dobrze wysortowany. To były grube ziarna. Tak samo w ścianie jakby tego organizmu również był dobrze wysortowany piasek. No i z tego względu wywnioskowano, że on się nie mógł tam znaleźć przypadkowo i prawdopodobnie te organizmy gromadziły tam ten piasek, dzięki czemu to był taki balast, który właśnie powodował, że one mogły się utrzymać w osadzie i nie były przewracane, no i więc mogły trzymać pionową pozycję. Więc taki, no i tutaj mamy pokazanego nurka, który próbuje robić to samo, prawda? Mamy jeszcze taką inną skamieniałość zerniettomorfów, to jest Wadpuntia. Tutaj mamy pokazany holotyp, czyli tą skamieniałość, na podstawie którego opisano ten gatunek w 1994 roku. No i to jest taki typowy właśnie petalonamy, czyli ten taki piórko, prawda, z petaloidami, czyli tymi płatami. No i on żył pod sam koniec właściwie Ediakaru, ostatnie kilka milionów lat końcówki Ediakaru. No i co ciekawe, uważa się, że on też mógł przetrwać do Kambru. Więc tu jest taka śmieszna skamieniałość śladowa, nazywa się ona Treptychnus pedum i to jest skamieniałość, która wyznacza dolną granicę Kambru. No i ta dolna granica Kambru, no jakby widać, że jakby te organizmy współwystępują ze sobą, więc to jest jakby, no taki lepszego dowodu nie mogłoby być, że ten organizm przeżył do Kambru. No i obok mamy też właśnie taką sekwencję z Kalifornii, gdzie jest pokazane, że Swartpuntia została odkryta w tych samych osadach, w których znaleziono na przykład trylobity, więc albo na przykład archeocjaty, które są skamieniałościami kambryjskimi, więc no to jest ciekawe, że akurat ona przetrwała te dwa wymierania, które były pokazane na jednym ze slajdów poprzednich. Tutaj jest pytanie do publiczności i możecie się uaktywnić. Co ma wspólnego Calafior romanesco z właśnie tym organizmem, który zwany jest Rangeą? I mogę podpowiedzieć, tu jest napisane po angielsku to. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak fraktale. No to, dobra, to już podpowiedziałem. No to ogólnie obydwa organizmy charakteryzują się właśnie sposobem budowy, którym nazwalibyśmy fraktalnym. Mianowicie te jakby te części tego organizmu, który jest zwanym Rangeą, były zbudowane z mniejszych segmentów, które były zbudowane z jeszcze mniejszych segmentów. Jakby te segmenty powtarzały się, taki sam kształt miały, prawda? Takich właśnie pięter segmentacji mogło być nawet 4, gdzie te najmniejsze mogły być nawet submilimetrowej wielkości. Więc to jest bardzo ciekawe, że właśnie one miały tak bardzo powiększoną tą powierzchnię, prawda, względem objętości. I to, tak jak mówiłem wcześniej, mogło służyć właśnie osmotrofii, czyli pobieraniu rozpuszczonej substancji organicznej z wody. Ponieważ jak mamy bardzo dużą powierzchnię, to możemy bardzo dużo pobrać. No i właśnie tutaj jeszcze taka ciekawostka, że wcześniej nie wiadomo było do końca, jak ta Ranga wyglądała. Uważano, że ona miała taki śmieszny trzonek, który ją utrzymywał w osadzie, ale obecnie uważa się, że to nie był trzonek, tylko tutaj widzicie taką komorę w środku, wypełnioną, okazuje się, że też osadem, który właśnie nie był tam przypadkowo, bo prawdopodobnie ten organizm tam, ten osad po prostu umieszczał, żeby się stabilizować. No i właśnie ludzie wcześniej uważali, że ta komora to jest ten trzonek i tam po prostu coś było, a tak naprawdę to była pustka, która była wypełniona przez osad. No i ponownie, jakby skąd wiemy to, że nie było tego trzonka? Jakby skąd wiemy, że akurat ta struktura wewnętrzna była taka, a nie inna? Więc ponownie mamy sytuację jak z
z Arniettą, czyli znaleźliśmy rozcięcie erozyjne po sztormie, to znaczy sztorm poruszył osad, który zdestabilizował osad, który spłynął w dół. No i mamy właśnie zachowane tam bardzo dużo organizmów, które się poprzewracały, dzięki czemu tak naprawdę cały organizm został zachowany. I tutaj widzimy, ich tam było prawie 100, więc mamy bardzo duży materiał do badań. I tutaj widzimy, jak to wyglądało. Tafonomia, czyli jak właśnie, tafonomia oznacza to słowo, jak, w jaki sposób ten organizm został zakonserwowany, jak podlegała właśnie jego fosylizacja. Czyli tutaj widzimy, że właśnie te organizmy żyły sobie tak pionowo ustawione w osadzie. No i przyszedł jakiś sztorm, numer dwa. Sztorm te organizmy poprzewalał, zabrał ze sobą w dół stoku podwodnego, no i przykrył osadem. No i jakby taka charakterystyczna rzecz dla właśnie takich spływów podmorskich jest to, że wraz z uspokajaniem się tego spływu coraz mniejsze ziarna opadają w dół. To się nazywa uziarnienie frakcjonalne. No i właśnie widzimy też, że jakby na podstawie tego stwierdziliśmy, że to był taki sposób, jak te organizmy znalazły się, gdzie się znalazły. No i właśnie tutaj są przekroje, które właśnie pokazują to, o czym powiedziałem wcześniej, że jak się zrobi przekrój przez taki organizm, to widzi się, że tam jest ten taki gruboziarnisty piasek, który prawdopodobnie był tam specjalnie, żeby stabilizować ten organizm w podłożu. OK. Teraz przechodzimy do tej drugiej grupy zwierząt, która jest bardzo ważna, kluczowa. To są te organizmy alakambryjskie, które się pojawiły w końcowym, czy tam schyłkowym Ediakarze, nazywanym właśnie, to jest Warm World Fauna. No i tutaj mamy taki przykład Claudina. To jest najbardziej znany organizm z tego okresu, który właśnie ma, no właśnie tworzył takie muszelki stożkowate, które były włożone w jeden w drugi. No i właściwie mamy tylko te skamieniałości, mieliśmy przynajmniej do niedawna. Co ciekawe, organizmy te być może budowały pierwsze rafy, chociaż są też ludzie, którzy twierdzą, że to, co my znaleźli, to, co naukowcy znaleźli, to nie były rafy, tylko to były jakieś tam przeniesione w jedno miejsce muszle, które zostały przetransportowane. Natomiast jakby najwięcej naukowców uważa, że to są rafy, czyli takie jakby konstrukcje biogeniczne, które właśnie opierały się falowaniu. Okej. Innym ciekawym aspektem, który powoduje ogromną dyskusję w tamtym małym światku naukowym, to jest biomineralizacja. Jak pisałem swoją pracę naukową, to w momencie, kiedy doszedłem do tego tematu, to przez miesiąc zaprzestałem robienia pracy, bo miałem dość. Więc taka ciekawostka, ponieważ jedni naukowcy twierdzili, że tak, Claudina biomineralizowała, a inni twierdzili, że nie i podawali te same skamieniałości i doszukiwali się zupełnie innych wyników. Więc to jest bardzo ciekawe, tak w ogóle, że tak można. Natomiast właśnie, była jedna strona, która twierdziła, że na podstawie na przykład mikrostruktury tej muszli stwierdza się, że one były prawdopodobnie chitynowe. No i na przykład wtórnie mogły kalcyfikować, tak jak się dzieje obecnie u rur koczułkowców, i taka kalcyfikacja mogłaby zachodzić po śmierci już. I z tego powodu mamy właśnie kalcytowe szkielety, tak jak widzieliśmy tutaj. No i to jest jedna opinia, natomiast druga opinia właśnie polega na tym, że tak, one były od początku kalcytowe, no i właśnie oni się tam przerzucają argumentami. I tutaj jest bardzo ciekawa taka grafika, która pokazuje, że ta kalcyfikacja mogła zachodzić na organicznych takich warstewkach. No i tam się osadzały właśnie te kryształy, właśnie CaCO3 w różnych miejscach, na przykład pomiędzy tymi warstewkami, lamelkami, albo też była taka cementacja pomiędzy osobnikami, która właśnie pozwalała na tworzenie tych raf. No, to jest ciekawy temat na dyskusję z
tymi ludźmi. Okej, okay. Fajną też rzeczą jest to, że odkryli naukowcy prawdopodobnie, jak te organizmy się rozmnażały. No i mamy dowody na to, że mogły się rozmnażać zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. Bezpłciowe rozmnażanie odbywało się prawdopodobnie przez pączkowanie, co jest nietypowe, może w tych świecie większych organizmów, więc tych bardziej zaawansowanych organizmów to jest dosyć nietypowe, a zaraz powiem, co to może być, więc można się zdziwić. Natomiast tak, więc te organizmy mogły pączkować, to polegało na tym, że te muszle podczas wzrostu właśnie zaczynały się rozdzielać, no i potem prawdopodobnie jedna z tych muszelek odpadała i właśnie mogła kontynuować samodzielnie swój żywot. A wywnioskowano to, że one się tak rozmnażały przez pączkowanie na podstawie tego, że około 10% osobników właśnie miało takie ostre zakończenie, które jest pokazane tutaj, na przykład literka beta, które wynika z tego, że jak wypadło, no to właśnie to jest ten koniec, który pochodzi z tej podwójnej części. Natomiast mamy jeszcze dowody, jakieś tam poszlaki na to, że one mogły się rozmnażać też płciowo i znalazły się takie okrągłe obiekty, które mogły być właśnie taką komorą, z której ten organizm wyrastał. Więc to jest bardzo ciekawe. No i też mamy dowody na to, że już w Ediakarze było drapieżnictwo, makrodrapieżnictwo, mianowicie w tych muszelkach znaleziono wiercenia. I to nie są jakieś przypadkowe jakieś dziurki, tylko widać, że one zostały bardzo precyzyjnie zrobione, prawdopodobnie przez organizmy z radulą. Z radulą, czyli prawdopodobnie, to nie jest pewne, ale prawdopodobnie jakiś mięczak. No i tutaj mamy w przybliżeniu te otwory. Część z otworów nie jest przewiercona, więc to oznacza, że ten organizm chociaż częściowo skutecznie mógł się bronić dzięki tej biomineralizacji. Więc to jest taki dowód na to, że jakby przyczyną biomineralizacji właśnie mogło być drapieżnictwo, więc ciekawe. Tak, natomiast czym była Claudina? Ja też w ogóle dużo mówię o Claudinie, zarówno w mojej pracy licencjackiej, jak i tu, ponieważ to jest najczęstszy organizm, jaki właściwie wtedy odkrywa się z tego końcowego Ediakaru. No i jakby też bardzo dużo takich przełomowych rzeczy z tego okresu właśnie koncentruje się w samej Claudinie. No, natomiast co do tego, czym była Claudina, no to wiemy prawdopodobnie z ostatnich skamieniałości, które zostały odkryte w USA, które wskazują na to, że w środku znajdowała się jakaś podłużna tuba i na podstawie podobnych zachowań z Kambru uważa się, że to jest jelito, pradawne jelito. I takie jelito, które idzie przez cały organizm, charakterystyczne jest właśnie dla pierścienic, a dokładniej tutaj akurat sugeruje się, że to były wieloszczety. Mamy takiego pięknego wieloszczeta przedstawionego. No i wieloszczety, co ciekawe, niektóre wieloszczety również mogą właśnie pączkować, co jest dosyć zaskakujące, bo one są dosyć już rozwiniętymi stworzeniami. Tak, natomiast mamy jeszcze inne stworzenie z tej właśnie tej nowej fauny robaków. To jest Nemacalatus, który współwystępuje z Claudiną. No i właśnie tutaj mamy rekonstrukcję na dole, na samym dole z lewej strony, jak dotychczas go rekonstruowano, a z kolei po strzałce możemy zobaczyć, jak go się obecnie rekonstruuje, ponieważ odkryto znowu tkanki miękkie i znaleziono właśnie jelito, które ma w takim kształcie litery U i na podstawie tego stwierdzono, że to mogły być właśnie lofotrochowce z typu kielichowatych. Mamy takich przedstawicieli obecnie i właśnie widać ich po prawej stronie. A najstarsze organizmy z tego typu pochodzą z Kambru i to jest na przykład Cotyledon. Więc tak, i jeszcze ciekawa rzecz, o tym nie powiedziałem, nie napisałem nic w mojej pracy licencjackiej, bo przeczytałem o tym organizmie na 3 dni przed oddaniem jej, więc już uznałem, że nie będę poruszał kolejnego wątku, ale jest to bardzo ciekawy organizm.
mianowicie Yilingya, pochodząca, te skamieniałości pochodzą z Chin. No i uważa się, że właśnie to było pierwsze zwierzę segmentowane, które było prawdopodobnie przodkiem stawonogów. Więc to jest ciekawe, że już wiedzieli, że prawdopodobnie żyli przodkowie stawonogów. Tak, no i też bardzo dużo w mojej pracy zajmowałem się ich skamieniałościami. Kilka stron poświęciłem temu. I co ciekawe, właśnie w końcowym Ediacarze zauważalna jest bardzo duża radiacja, czyli zwiększenie różnorodności skamieniałości. Od takich prostych występowały jednocześnie te prostsze i te bardziej zaawansowane. Natomiast mamy tutaj przykład takiej prostej, Archeonassa, do takiej właśnie, no, która była horyzontalna, po prostu przemieszczała się po osadzie, aż do takich bardzo skomplikowanych, koncentrycznych, właśnie tutaj Streptichnus narbonei. Tak, i właśnie co nieco więcej. Akurat Archeonassa to jest taki ładny przykład, ale ten jest bardziej znany. Mniej ładny, ale znany. Tak, Helminthoidichnites. Ciężka nazwa, ale to jest właśnie nazwa ich tam skamieniałości i uważa się, że odpowiadająca temu skamieniałość ciała to jest Ikaria. To jest właśnie, no ona żyła około 560 milionów lat temu, to było takie drobne stworzonko, które ryło w tej macie mikrobialnej. No i co ciekawe, uważa się, że ta Ikaria prawdopodobnie jakby rozpoczęła, od niej mogły pochodzić, przynajmniej bardzo blisko z nią mogły być spokrewnione pierwsze organizmy drapieżne, ponieważ zauważono, że ścieżki właśnie tego organizmu przechodziły przez martwe ciała no, takich organizmów jak Dickinsonia, więc padła taka hipoteza, że te organizmy nagle najpierw mogły być padlinożerne i dopiero potem stopniowo przeszły na drapieżnictwo. No i tutaj jest Streptichnus narbonei u dołu i u góry jest pokazane, jaki organizm mógł właśnie odpowiadać za stworzenie tych śladów. Przełomowe w tym było to, że właśnie ta skamieniałość pokazuje ślady wertykalne, czyli pionowe, a to ma bardzo duże znaczenie, bo przez właśnie takie rycie w osadzie zostały zniszczone te maty mikrobialne, które były ważne dla zachowania całej fauny. Tak, no i właśnie tutaj też w sumie powinienem powiedzieć, że wyróżnia się dwie ichnozony ediakarskie. Dolną ichnozonę z tych takich najprostszych śladów oraz górną ichnozonę z tych właśnie początkowych wertykalnych śladów. Tak, i właśnie ten organizm w ogóle, który prawdopodobnie tworzył te skamieniałości, to są priapulidy. Takie organizmy żyją obecnie. Mają taki śmieszny ryjek, który właśnie za pomocą ruchów właśnie płynów wewnątrz ciała może go jakby wysuwać albo wsuwać. Okej. Okay. No i tutaj jest też można na podstawie tych skamieniałości jakby tworzyć całą ścieżkę ewolucji. Pokazane jest, no ja nie będę tutaj się mówił za dużo, no bo to jest jednak, no nie wiem, dla laika może być to ciężkie do zrozumienia tak na pierwszy rzut oka, ale widać, że intensywność bioturbacji w tym okresie bardzo mocno, no może nie bardzo mocno, ale wzrastała. To jest dosłownie kilka milionów lat, a widzimy, że właśnie wzrosła ona trójkrotnie, co mogło właśnie powodować zniszczenie tych mat mikrobialnych. No i też sam charakter tej bioturmacji, czyli tego rycia w osadzie, znacząco się zwiększył, bardziej skomplikował. Okej. Okay. Jeszcze ciekawy organizm. Osłonice są jednymi z moich ulubionych organizmów, ponieważ absolutnie nie wyglądają one, jakby ich morfologia nie odzwierciedla ich spokrewnienia, tak jakby, bo wyglądają, przypominają one gąbki, przynajmniej jak są dorosłe, więc wyglądają na organizmy bardzo prymitywne. Natomiast okazuje się, że one są jednymi z najbliżej spokrewnionych, właściwie chyba są najbliżej spokrewnionymi z rybami organizmami dziś żyjącymi, więc no, ciekawe, że są spokrewnione są z trunowcami i są spokrewnione z kręgowcami, więc tacy nasi bracia trochę, kuzyni. Natomiast właśnie ciekawe jest to, że one za czasów, kiedy są małe, no to mają, przypominają trochę ryby, mają właśnie strunę grzbietową i
płetwę, natomiast i nawet chyba oko i mózg, takie zaczątki mózgu. Natomiast one wszystko to tracą, kiedy dorastają. No i co ciekawe, właśnie już w EDK-że odkryto pierwsze osłonice, już w tej formie bardzo ewolucyjnie zaawansowanej, czyli ich ciało już wtedy uległo uproszczeniu, a to oznacza, że ich historia ewolucyjna tak naprawdę jeszcze w EDK-że ma dużo, można, no, bardzo długa była, więc tak naprawdę jeszcze może, nie wiem, kilkadziesiąt milionów lat trzeba by było się cofnąć, żeby zobaczyć naszego wspólnego przodka z osłonicami. No i tak, najważniejsze takie dwie lokalizacje, na których bazowałem, to jest Namibia. Tam bardzo dużo tych organizmów odkryto. Obecnie jest to teren pustynny, co jest też bardzo ważne, no bo rośliny nam przeszkadzają w szukaniu skamieniałości. Również to, że to jest sekwencja głównie węgranowa, powoduje to, że możemy na podstawie jakichś różnych chemicznych składników no, datować to i korelować ze sobą. No i też występuje tam bardzo dużo tufów wulkanicznych, więc możemy bardzo dokładnie wyznaczać wiek tych osadów. No i też występują, jest coś takiego jak blok Yangtze w Chinach, gdzie również znajduje się bardzo dużo skamieniałości i z kolei tam bardzo dużym plusem jest to, że mamy tam zarówno głębokomorskie właśnie środowiska, jak i płytkomorskie, więc mamy cały zakres właśnie tamtej ekologii. Okej. I tutaj to jest jakby przedstawienie z góry, rzut z góry na Chiny, więc widzimy właśnie, że są środowiska płytkowodne, to są te na pomarańczowo tutaj, teraz czy widać, o tu, a te na szaro to są głębokowodne. Okej. No i właśnie kolejnym aspektem mojej pracy to było takie przyjrzenie się geochemii, czyli tym, jak jakieś różne aspekty właśnie chemiczne mogą nas poinformować o tym, co się działo wtedy. No i na przykład, przykładowo, na podstawie izotopów węgla możemy określać, przykładowo, czy były dobre warunki do życia, czy też gorsze. Mianowicie, kiedy mamy dobre warunki do życia, to organizmy się, bioróżnorodność i jakby częstość występowania organizmów się zwiększa, a organizmy żywe mają taką tendencję, żeby pobierać ten lżejszy izotop węgla. Przez to, że one pobierają lżejszy izotop węgla, to jak umierają, to ten lżejszy izotop węgla zabierają ze sobą. W związku, no, do ziemi, prawda? W związku z tym w środowisku ten lżejszy izotop węgla się jakby, jego ilość zmniejsza. Więc na podstawie tego, że na przykład no jest mniej tego izotopu, możemy stwierdzić, że być może były lepsze warunki do życia. Natomiast jest alternatywne też jakby wydarzenie, które jest złe, a to jest anoksja. Jakby w momencie anoksji dzieje się podobna rzecz, mianowicie kiedy no właśnie jest dużo anoksji, czyli nie ma tlenu, no to organizmy nie zachodzi dekompozycja, no i znowu te substancje jakby, no, jakby C12 jest zabierane do skał, nie uwalnia się z powrotem do środowiska, no i mamy podobny efekt. No ale jak mamy wymieranie, no to wtedy w ogóle żadnych organizmów nie ma, więc to C12 krąży w środowisku i mamy zupełnie inne jakby wyniki. To jest specjalnie, bo dałem taki straszny graf, który pokazuje, na czym polega takie korelowanie izotopów lokalnie i potem z tego mamy taki piękny graf na koniec, gdzie się koreluje wszystkie jakby lokalizacje. No i właśnie na podstawie tego wychodzi nam jakiś tam graf, gdzie pokazuje nam, jak się zmieniały te warunki. Tutaj jest takie określenie bane oraz bace. No to tutaj uważa się, że tutaj były okresy wymierań. Ponieważ wartości są ujemne, to oznacza, że właśnie tego C12 było bardzo mało. Tutaj mamy Ome. To jest z kolei miejsce, gdzie tego C12 było jakby bardzo dużo, C12 było bardzo mocno wybierane,
ponieważ było dużo życia, ale z kolei to jest jedna hipoteza, a druga hipoteza raczej bardziej prawdopodobna, no jakby są dwie, tak przynajmniej czytałem w pracach, ale też znalazłem taką i właściwie wiele takich, które twierdzą, że raczej to nie było jakby, że nie był to okres radiacji życia, tylko raczej to był okres anoksji. Z tego wynikają tak wysokie wartości. No jakby na podstawie różnych izotopów można też stwierdzać, czy właśnie były te warunki oksyczne, czy anoksyczne. Tutaj mamy pokazane, jak to się kształtowało. No i około 547 milionów lat temu były warunki anoksyczne, tak jak powiedziałem, według paru badań. I to jest pokazane, że jak właśnie zachodziły te warunki anoksyczne, no to te zwierzęta, no to ograniczało ich przestrzeń życiową do takich refugiów, czyli takich miejsc pojedynczych, gdzie mogły przeżyć. Więc to pokazuje, że wtedy no, to mógł być jakiś czynnik, który spowodował ich wymieranie w tamtym okresie. Natomiast mamy też okresy oksyczne. Tutaj jest też skomplikowany graf, ale są takie niebieskie i szare paski. I właśnie one pokazują, że na przemianie występowały wtedy okresy oksyczne. To są te niebieskie oraz szare, czyli okresy anoksyczne, czyli okresy bez tlenu. No i tak, więc około 550 do 547 milionów lat temu, jak widzimy, jest szary pasek, a to oznacza, że wtedy było mało tlenu. Wody były anoksyczne, więc mało było wtedy życia. Natomiast potem, pod sam koniec Ediakaru, właściwie na granicy Ediakaru i Kambru, mamy warunki oksyczne, czyli sprzyjające życiu. No i akurat wtedy też mamy tą skamieniałość Treplichnum spedum, która wyznacza nam początek Kambru. Okej, okay. Jeszcze jedną rzeczą, która jest ciekawa, jest to, że zaskakująco wtedy mieliśmy również zlodowacenia, więc bardzo dużo się wtedy działo. Uważa się, nazwano te zlodowacenia tak zbiorczo zlodowaceniami bajkonurskimi, natomiast są dowody na to, że mogły wystąpić trzy epizody zlodowaceń, właśnie 550, 547 i 538 milionów lat temu. No i te sekwencje właśnie zlodowaceń mają po kilkaset metrów, więc to nie były jakieś tam malutkie zlodowacenia, tylko one naprawdę były spore. No rzędu, no nie wiem, znaczy nie widziałem, chyba do 30, jakby pokrywały aż do zwrotnika, chyba tak pamiętam, więc całkiem spore. No i tutaj mamy takie przykłady geologiczne, które świadczą o tym, że mogło być zlodowacenie. Więc mamy łupki z dropstone'ami. Dropstone'y to są takie kamienie, które wypadają z na przykład kryl, no, jakichś tam gór lodowych i opadają na dno morza. No i dzięki temu się zachowują właśnie jako takie śmieszne kamyczki w łupkach. Mamy diamiktyty i to są tak naprawdę jakby skamieniałe gliny lodowcowe. Zdiagonalizowane gliny lodowcowe. No i też mamy cap carbonate, to nie wiem, czy jest określenie na to jakieś polskie, ale to są takie węglany, które tworzą się tuż po właśnie zlodowaceniach i wszystko to jest obecne właśnie w tym okresie. No i wreszcie wątek bardzo, no, ostatni, już mogę powiedzieć, ale bardzo ciekawy, mianowicie co się z tą fauną stało. Więc już mogłem rzucić parę jakby informacji, ale zacznijmy od tego, że są dwa modele, które próbują wyjaśnić, co się wtedy działo. Mamy model właśnie biotycznego zastąpienia. Sugeruje to, że jakiś biotyczny czynnik, czyli na przykład zwierzęta albo rośliny, mogły być właśnie odpowiedzialne za wymieranie innych organizmów. Z kolei właśnie inna hipoteza abiotycznej katastrofy sugeruje, że jakiś czynnik abiotyczny, na przykład krater, uderzenie meteorytu i jakby cała eksplozja i wszystko z tym związane mogło zabić te organizmy. No i właśnie mamy różne dowody zarówno na tą, jak i drugą hipotezę. Hipoteza biotycznego zastąpienia właśnie jej jakby aspekty to jest to, że wydarzyła się kambryjska rewolucja podłoża, czyli rewolucja agronomiczna, która spowodowała, która polega na tym, że pojawiło się bardzo dużo organizmów, które ryły w tym osadzie, w tych matach mikrobialnych.
I przez to tematy mikrobialne po prostu zanikły. One były bardzo istotne dla tych organizmów wcześniejszych, ediakarskich, ponieważ bez nich wiele organizmów się do nich przyczepiało, jak i się nimi żywiło. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest drapieżnictwo. Co ciekawe, przed ediakarem nie było, tak jak powiedziałem, znaczy przed końcowym ediakarem, nie było drapieżnictwa de facto, przynajmniej takiego makrodrapieżnictwa, bo oczywiście w skali mikro było. Więc jest taka hipoteza, która twierdzi, że te organizmy ediakarskie nie poradziły sobie po prostu z drapieżnictwem. No i też jeśli chodzi o organizmy osmotroficzne, takie jak rangiomorfy, sugeruje się, że wtedy nastąpiła zmiana chemizmu wód i ta rozpuszczana substancja organiczna po prostu zmieniła swoją postać i zamieniła się na takie większe skupiska poprzez właśnie istnienie na przykład planktonu, który właśnie żywił się tą rozpuszczoną substancją organiczną i tworzył takie większe zbiorowiska, na przykład grudki fekalne, które wybierały właśnie te dobre substancje smaczne dla tych rangiomorfów i po prostu umarły z głodu. Jeszcze jest jeden model, który już nie jest poprawny, ale po prostu twierdzi się, że te organizmy nie wymarły, tylko zniknęły warunki tafonomiczne dla ich zachowania. To znaczy, że po prostu już przestały się zachowywać w materiale kopalnym. No bo mamy wiele organizmów nawet obecnie, które wiadomo, że żyły przez wiele set milionów lat, ale nie mamy ich żadnych skamieniałości. Natomiast okazuje się, a model Cheshire Cat bierze się od kota właśnie Cheshire, który występuje w Alicja w Krainie Czarów. Tak, natomiast został on prawdopodobnie obalony, ponieważ odkryto w kamrze maty mikrobialne, ale już bez fauny ediakarskiej, więc uważa się, że coś innego musiało spowodować jej wymieranie. Oczywiście, nie wiem czy pamiętacie, ale była sobie ta Swartpuntia, która przeżyła do kambru, więc tutaj wszystko jest takie niejednoznaczne. Natomiast tak jak mówiłem, były dwa okresy wymierań. Wymieranie właśnie na granicy White Sea i Nama oraz to końcowo ediakarskie. Tak, to jest bardzo ciekawe, że w krótkim okresie czasu były właśnie dwa wymierania. To pierwsze, około 550 milionów lat temu, w tym okresie wyginęło około 72% organizmów z tego interwału biotycznego White Sea, a z kolei do kambru przeszło tylko około 8% organizmów z okresu Nama, więc dwa duże wymierania, które można nazwać masowym wymieraniem. Masowymi wymieraniami. No i właściwie to też tutaj nie będę już się mówił długo, ale właśnie też udowodniono, że to nie jest jakiś aspekt właśnie złej tafonomii, czy tam złego opróbkowania, ponieważ te organizmy znajdowane są na tych samych szerokościach geograficznych z tych różnych okresów. Mają właśnie podobne środowisko występowania tutaj, widać, bardzo podobne, a także sposób zachowania jest podobny, więc to nie może być jakiś błąd w próbkowaniu, tylko widać, że rzeczywiście ta zmiana się dokonała, no i ona była bardzo znacząca. I takie rzeczy, które mogą nam podpowiedzieć, co się wtedy działo, no to wyjaśnię tylko szybko, tutaj jest pokazane, że pojawiło się bardzo dużo osmotrofy właściwie zniknęły, a pojawiło się bardzo dużo takich filtratorów. Tutaj jest powiedziane, że tutaj jest jakby porównuje się te wykresy, no i właśnie zniknęły organizmy mobilne, przynajmniej zmniejszyła się ich ilość. Tutaj jest pokazane, że zwiększyła się jakby wielkość organizmów, no i również powierzchnia do objętości się zmniejszyła, a to wszystko może nam sugerować, że jednym z czynników wymierań była anoksja, o której mówiłem, która spowodowała, że właśnie te organizmy mobilne, które potrzebują więcej energii, organizmy właśnie te mogły po prostu nie dać sobie rady. Tak samo, tak jak mówiłem, osmotrofy też również ucierpiały z
tych aspektów, o których mówiłem wcześniej, i to przekłada się na właśnie tych analizach statystycznych. No i najfajniejsza rzecz, mianowicie był nawet wykład pół roku temu o tym, ale w Australii, właśnie na naszym kole, w Australii odkryto właśnie ślad po uderzeniu meteorytu, który ma 600 km, więc byłby to, jeżeli to się potwierdzi wszystko, bo jeszcze to jest bardzo na początkowych stadiach rozwoju, powiedzmy, tam są tylko jakieś tam postery publikowane. Natomiast jeżeli się na pewno potwierdzi, że to jest uderzenie meteorytu, no to będzie oznaczać, że to jest największe uderzenie meteorytowe, jakie mamy na Ziemi. Więc są różne dowody na to, na przykład podwyższona ilość irydu, która mamy taką samą warstwę irydową również na granicy kredy i właśnie trzeciorzędu. No i też mamy jakieś tam aspekty właśnie pod mikroskopem, które można zobaczyć, na przykład ślady metamorfizmu szokowego, albo też diamenty impaktowe, które wskazują nam na to, że prawdopodobnie rzeczywiście to wydarzenie miało miejsce. No i jeśli to był tak wielki krater, no to oznacza, że mógł mieć duże znaczenie dla tej fauny, która wtedy miała miejsce. No i dziękuję za uwagę.